Aktywność fizyczna. Bez niej nie ma mowy o pełnym zdrowiu, dobrym samopoczuciu i ładnej sylwetce. My lubimy takie imprezy. Ogólnie w klubie staramy się robić coś dla Kołobrzeżanów, bo do niego dla Kołobrzeżanek, żeby ich po prostu zachęcić do ruchu, do zdrowego trybu życia, do spróbowania różnych aktywności fizycznych, oprócz standardowego biegania czy grania w piłkę. I pomyślałyśmy sobie, że to byłby fajny pomysł, żeby właśnie przez dni otwarte i taką imprezę sportowo-rekreacyjną, żeby po prostu ludzi zachęcić, żeby przyszli, zobaczyli, co my robimy tutaj w klubie. Być może im się spodoba, być może zaszczepimy jakiegoś bakcyla sportu. Rodzajów fitness jest wiele. Bardzo wdzięczną aktywnością jest zumba. Zdecydowanie ta muzyka, sam taniec ma w nas uwalniać takie pozytywne endorfiny. To, że możemy też trochę pośpiewać w trakcie tego ćwiczenia, trochę pokrzyczeć, co pozwoli nam uwolnić te złe emocje, które gdzieś tam nam towarzyszą, czy to przy pracy zawodowej, czy przy nauce, czy też przy życiu codziennym. To ma być godzina, która ma być dla nas, podczas której mamy się zresetować i odrodzić na nowo nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Z kolei step jest rodzajem fitness, który podczas babskiego party cieszył się chyba największym zainteresowaniem. Tutaj ćwiczy i ciało, i umysł, bo trzeba coś zapamiętać, trzeba czegoś się nauczyć, trzeba coś wdrożyć i w swoje ciało, i w swoją głowę, więc to nie jest nic prostego, ale jest bardzo przyjemne. Jak już nam się uda, to jest naprawdę satysfakcja gwarantowana. No i też pot i wszystko. I uśmiech przede wszystkim widział pan, jak na zajęciach dziewczyny reagowały. Coraz popularniejsze są też ćwiczenia z ketlami budującymi siłę i sylwetkę. Jeszcze jedną zaletą ketli jest to, że możemy budować jednocześnie i siłę relatywną, czyli taką w odniesieniu do wagi naszego ciała, jak i również tak zwaną siłę funkcjonalną, która pozwoli nam na zdrowe funkcjonowanie i poruszanie się w życiu codziennym. Wykonywanie najprostszych czynności. Możemy również odpowiednio programując ten trening otrzymać, że tak powiem, profity w postaci sylwetki wymodelowanej. W tym roku do babskiego party dołączyło też Regionalne Centrum Kultury. Tam z kolei mówiono wiele o zdrowym odżywianiu się. Robimy pomiar tkanki tłuszczowej przede wszystkim, tłuszczu wewnętrznego, nawodnienia, kości, mięśni. Wiek metaboliczny określamy. Jest bardzo dużo młodzieży, która ma nadwagę i to jest to niebezpieczeństwo, na którym my właśnie w dniu dzisiejszym promujemy zdrową żywność, zdrowy styl życia. Zdrowe zasady, które polegają między innymi na to, żeby było dużo witamin, dużo zdrowych produktów, jak najmniej przetworzonych. Tak, to jest soczek jakby wymyślony przez nas, przez naszych barmanów. Tutaj koleżanki akurat nie ma. Mamy tutaj rukolę, mamy tutaj banana, jabłko, pomarańcze, lód i miód. I troszkę cytryny. I troszkę cytrynki, tak. Witaminki C. Tak. Propozycji dotyczących zdrowego stylu życia było więcej. Nie pozostaje nic innego, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Opłaci się na pewno.